dialogu Bożego brzmi: pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. 6 dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty Twoje, ale dnia 7 sabat Pana, Boga Twego jest, nie będziesz wykonywał wej żadnej roboty, Ty, syn i Twój, i córka Twoja, sługa Twój i służebnica Twoja, bydle Twoje i gość, który jest między bramami Twymi. Przez 6 dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia 7 i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go. Księga Wyjścia, rozdział 20, werset 8-11, Biblia księdza Jakuba Wójka. Bądźmy posłuszni głosowi z nieba. I usłyszałem głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, z wielkiego Babilonu, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Apokalipsa, rozdział 18, werset 4. Orędzie trzeciego anioła. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy, ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu jego posągowi, ani nikt, kto przyjmie znamie jego imienia. Apokalipsa, rozdział 14, werset 9-11. Apokalipsa 13, werset 1-10 definiuje bestię. I ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą 10 rogów i 7 głów, a na rogach jej 10 diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej jakby niedźwiedzia, paszcza jej jakby lwa, a smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. I będą się kłaniać wszyscy mieszkańcy na ziemi, których imiona nie są zapisane w księgach żywota baranka zabitego od założenia świata. Apokalipsa, rozdział 13, werset 8, Biblia Gdańska. Bestia to potęga religijno-polityczna, jest mocą wpływową, zwalcza i prześladuje ludzi wiernych Bogu. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Apokalipsa, rozdział 13, werset 7. Dysponowała wielką władzą w proroczym okresie trwającym 42 miesiące. Dano jej możność przetrwania 42 miesiące. Apokalipsa 13, werset 5, bluźni przeciwko Bogu, a dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić jego imieniu i jego przybytkowi i mieszkańcom nieba. Apokalipsa, rozdział 13, werset 3. Otrzymała śmiertelną ranę, która została uleczona. I ujrzałem jedną z jej głów, jakby śmiertelnie zraniono, a rana jej śmiertelna została uleczona. Apokalipsa, rozdział 13, werset 3. Daniel w 7 rozdziale widzi 4 wielkie mocarstwa światowe. 4. jest bestia żelaznymi zębami, a wśród 10 rogów żelaznej bestii był wystający inny mały róg. Charakterystyka małego rogu. Po nich zaś inny powstanie, odmienny od poprzednich. Daniel, rozdział 7, werset 24. Bestia z Apokalipsy 13:1 także była różna od innych królestw. Miała ona władzę polityczną i religijną. Patrzyłem i róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi i zwyciężał ich. Daniela, rozdział 7, werset 21. Bestia z Apokalipsy 13, werset 1. Także prześladowała świętych. Panował przez 3,5 proroczych lat, aż do czasu czasów i połowy czasu. Daniela 7:25, bestia z Apokalipsy 13, werset 1, działa przez ten sam okres 42 miesiące.